niedzielę 26 stycznia na trasach Kubalonki odbył się najstarszy bieg narciarski w Polsce o istebiański Bruclik. Biegacze przyjechali z różnych stron Polski i z zagranicy. Jak przyznają organizatorzy, w tym roku zgłosiło się blisko 100 osób więcej niż w ubiegłym. Cieszymy się bardzo, bo znowu w tym roku mamy więcej uczestników niż w roku poprzednim. To znaczy, że biegi narciarskie stają się coraz bardziej popularne wśród młodzieży, wśród dorosłych. Ponad 200 uczestników tegorocznego 45. biegu międzynarodowego o istebiański Bruclik. Cieszymy się bardzo, że w niedziela mimo to ludzie się wybierają, ruszają się, spędzają czas aktywnie i oprócz tych dzieci, które w klubach na co dzień ćwiczą, bardzo dużo także dzieci takich amatorów, które przyjechały nawet, wypożyczyły sobie biegu i po prostu wzięły udział w zawodach. No dzisiaj też dopisała pogoda. Jakie są te warunki na trasie? Bardzo się cieszymy, dlatego że baliśmy się o śnieg. W tym roku w całej Polsce nie ma, a w Istebnej jest biało. Pięknie się utrzymywała minusowa temperatura w ciągu ostatnich 3 dni. Można było trasę bardzo dobrze przygotować, zresztą zawodnicy są zadowoleni. Tory są świetnie przygotowane organizacyjnie. Udało się to wszystko przygotować tak, jak naprawdę na dobrym narciarskim biegu i jak na Bruclik przystało. No i właśnie, i mamy tutaj Bruclik, jest też kabotek. To nagrody i tych nagród trochę więcej w tym roku. Tak, zawsze był Bruclik i kabotek w kategoriach głównych kobiet i mężczyzn. U mężczyzn na 15 km, u kobiet na 5 km strój damski. Natomiast w tym roku dodatkowo są kabotki i brucliki w kategorii dziecięcej i młodzieżowej, bo chcemy popularyzować ten strój regionalny, noszenie tego stroju także wśród dzieci od najmłodszych lat. Bieg podzielono na kategorie wiekowe. W kategorii dzieci i młodzieży wystartowało łącznie 155 uczestników. Bieg główny liczył 15 km. Najlepszy okazał się Bogusław Gracz i to on otrzymał Bruclik. Ale w tym roku Bruclik i kabotek trafił również do zwycięzców innych kategorii wiekowych. Chcemy, żeby właśnie te nagrody zachęcały do tego, żeby przyjść na te zawody, żeby przetrenować troszeczkę przed biegami, a już w trakcie zawodów mieć realną szansę na wygranie takiej nagrody. A co najbardziej cieszy, że właśnie rodziny przyjeżdżają z małymi dziećmi, bardzo mocno kibicując tym najmłodszym zawodnikom i po cichu mamy taką nadzieję, że to się przełoży właśnie na kolejne zapisy do naszych klubów sportowych, gdzie w Istebnej, wiadomo, tradycje narciarskie były i mam nadzieję, że pozostaną na zawsze. Bieg o istebniański Bruclik to nie tylko emocje sportowe, to również odpowiednia oprawa muzyczna w góralskim klimacie. 45. Międzynarodowy Bieg o istebniański Bruclik cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Zimowa aura dopisuje zawodnikom, co widać na załączonym obrazku. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego, X.pl, Marta Szymik-Telesz. Michałek wygrał Bruclik.